Ponad 70 zawodników i zawodniczek wystartowało w zawodach pływackich na jeziorze Wonieść. Najdłuższy dystans 3800 metrów wygrali Sławomir Włodarczak i Beata Grzegorowski z Leszna. Zawody na jeziorze Wonieskim odbywały się już po raz 26. Zawodnicy startowali z plaży w Dębcu Nowym. Przygotowano dla nich trzy dystanse na 950, 1900 i 3800 metrów. Sławomir Włodarczak dystans 3800 metrów, a więc dwie pętle, pokonał w czasie 58-13. Organizatorem zawodów był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie.